Witam radnych, sołtysów, wójta gminy oraz wszystkich obecnych na dzisiejszym sesji. Stwierdzam, że sesją uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do odbycia sesji podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawię teraz porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt A. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt B. Odczytanie opinii o projekcie uchwały wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Podpunkt C. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy. Podpunkt D. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt E. Głosowanie projektu uchwały. Punkt szósty. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016. Podpunkt A. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Podpunkt B. Odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Podpunkt C. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy. Podpunkt D. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Podpunkt E. Głosowanie projektu uchwały budżetowej. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt A. Zmiany w budżecie gminy Wyryki na 2015 rok. Podpunkt B. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Podpunkt C. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Wyryki na 2016 rok. Punkt 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Wolne wnioski. Punkt 10. Zakończenie obrad 15 sesji Rady Gminy. Przechodzimy teraz do punktu pierwszego. Uchwalenie porządku obrad. Proszę o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszy sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół z obrad poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu. Proponuję przyjąć go bez czytania. Czy są uwagi? Proszę. Zapoznam się z protokołem. Zmiany do porządku obrad poprzedniej sesji. Pan przewodniczący próbował przegłosować jednocześnie wszystkie zmiany. To by było przekroczenie prawa. Zwróciłem panu uwagę. Oczywiście pan przyjął to za dobrą monetę, ale odzwierciedlenia w protokole tak. Czyżby się pan wstydził? Następna sprawa. Poznanie interpelacji przez pana Starczuka. Była taka brzydko uważa ze strony pani protokolem, że ona nie udostępni protokoły, bo ona pana zapisze, nie ma czasu. Tego protokołu to jest tak. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby Państwo raz rozstrzygnęli na zawsze, czy będziemy się tak literować, znowu przyniesiemy nagranie, będziemy czy oglądać, czy będzie w końcu protokół traktować poważnie jako protokół, a nie scenogram i wprowadzane będą zmiany te, które mają merytorycznie wpływ na przebieg sesji. Bo to jest, uważam, w tym momencie najistotniejsze. Już na ostatniej sesji mieliśmy zamieszanie w tym, oglądaliśmy, mieliśmy godzinę czasu, żeby ustalić, że błędu, który rzekomo miał być, nie ma. Natomiast w tym momencie, jeśli Państwo macie takie życzenie, wracamy do tych samych
sytuacji. Będzie to wyraźnie na obraz protokół, nagranie sesji. Ale przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te uwagi zgłoszone, już pomijając ich prawdziwość czy też nie, jaki mają merytoryczny wpływ na treść protokołu. Dziękuję. W tym razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z obrad 14 sesji w Rady Gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Takim głównym zadaniem, na którym się skupiliśmy w tym okresie, to było przygotowanie dokumentacji związanej z tym wnioskiem, o którym już mówiliśmy. W tej chwili na ukończone już zostały dokumenty związane z tym etapem przygotowań projektów obiektowych. Programy funkcjonalno-użytkowe zostały poprawione dla wszystkich tych dróg. Jest to taka uproszczona dokumentacja, natomiast szczegółowa będzie wykonywana w przypadku pozyskania dofinansowania, bo po raz pierwszy chcemy realizować inwestycje w trybie zaprojektuj i wybuduj, czyli osoba, czy ten, kto wybrałby ewentualny przetarg na wykonawstwo drogi, w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego wykonywał dokumentację techniczną i realizował to zadanie. W związku z tym, że każda z tych dróg, zresztą to jest premiowane, punktowane, ma połączenie z drogą wyższych kategorii, no tutaj poza jedną, o której mówiliśmy na podnosach, dla każdej z tych dróg musieliśmy uzyskać uzgodnienia z zarządcą drogi. Takie uzgodnienia po części już mamy uzyskane, w innym przypadku jeszcze czekamy na odpowiedź. No ten taki okres świąteczny, jak mówię, nie sprzyja temu, żeby to w jakiś sposób tekty załatwić, ale myślę, że tutaj żadnego zagrożenia opóźnienia tej sytuacji nie ma takiego, żeby to miało skutkować jakimiś problemami ze złożeniem wniosku. I to tak naprawdę, tak jak powiedziałem na początku, takie jedno główne kierunek działań. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy takie już bieżące do zakończenia roku, samo z siebie takie czynności są związane i ze sprawozdawczością i z zamykaniem roku. Natomiast no, tutaj te prace, tak powiem, przebiegają, natomiast nie mamy tutaj żadnej rewelacji czy żadnego niespodzianek, to lepsze słowo. W trakcie jest też zakończenie inwestycji w budowy szkoły, budowy biblioteki, budynku po prostu były w szkole. O ile wiem, to zgłoszony został budynek do odbioru, natomiast odbiór techniczny jeszcze nie został zakończony, no ale zmierza w tym kierunku. Także ja miałbym na tyle. Dziękuję bardzo.
przechodzimy do punktu 4 interpelacji i zapytania rady. Proszę. Proszę pana radnego Ptasia. Mieszkańcy wsi Wyryki postulują o zabezpieczenie zbiornika PEPOS znajdującego się za byłą zlewnym lekarz w Wyrykach. Zbiornik ma zagrożenie szczególnie dla dzieci. Wymagane jest natychmiastowe odrodzenie. Zabawa dzieci przy wykorzystaniu zbiornika jako lodowiska grozi utonięciem. O sposobie i terminach realizacji interpelacji proszę odpowiedź na piśmie. Proszę. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2011 artykuł 13 mówi o, że informacja publiczna odbywa się bez żadnej zwłoki najpóźniej w terminie 14 dni. Proszę wójta o wyjaśnienie dlaczego. Dnia dzisiejszego nie otrzymałem kopii protokołu, gdzie złożyłem pismo 7 grudnia bieżącego roku. Protokół z dyskusji publicznej nad projektem chciałem studiów, skoro wniosek złożyłem w piśmie 7 grudnia. Na chwilę obecną nie ma racji prawnego, do racji zadał jedno pytanie, ale może przyjedzie w międzyczasie. To jedna rzecz. A informacja dotyczyła, wiadomo, najbardziej potrzebnego obowiązującego problemu mieszkańców obecnie budowy stanowania farm wiatrowych. Następna rzecz, druga. W związku z wczorajszą wypowiedzią na komisji rewizyjnej wójta w sprawie artykułu powiału grozą na sesji. Więc wójt pokręcił się, tłumaczy, że to nie on, że to nie przewodniczący i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie pozwolę zacytować państwu fragment owego artykułu. Cytuję. Czegoś takiego jeszcze u nas nie było, więc ze względu na zmianę przepisów prawnych Rada Gminy na mój wniosek zajęła się w porządku obrad uchwały dotyczącego studium, by wrócić tego w przyszłym roku. Mówi wójt Andrzej Ćwirka. Dziękuję. To jest koniec cytatu. I w związku z tym proszę odpowiedzieć, jakie kroki dalej pan podejmie? Czy pan przepraszał mieszkańców, czy radnych za wczorajsze zamieszanie, które pan sam spowodował? Mój pan nie prosił o to, żeby pan tego artykułu nam komentował. Następna rzecz, proszę o przekazanie wszystkich kopii złożonych do urzędu gminy przez mieszkańców Żylik, Lubienia, Kolonii oraz innych miejscowości, uwag, wniosków, protestów dla pani radnej Tarasiuk. Z uwagi na wczorajszą odpowiedź na komisję rewizyjnej w sprawie planowanej budowy farmy wiatrowej, w sprawie jej lokalizacji. Także pani Tarasiuk wiedziała, że to nie propaganda, a od wielu lat mieszkańcy składali wnioski, protesty i swoje uwagi. I proszę protokół wczorajszego posiedzenia komisji rewizyjnej. To na razie tyle. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie. Proszę. Pytanie, nie wiem, bo sąsiedzi gminy pracują, czy pracowały już niektóre sąsiedzi gminy w formie gospodarki emisyjnej na to działają na wszystkie środki zewnętrzne, czy można było plan, to mają pomóc w zbieganiu się ośrodków zewnętrznych, na projekty związane z panelami, fotowoltaiką. Mam pytanie, czy u nas też taki zdania, że jest teraz, bądź w przyszłości. Druga rzecz, to czy urząd gminy składał wniosek do programu RFO na budowę sieci wodociągowej, działanie budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę. Czy to na suchary wynikowane to, że to my robimy taki nabór, wnioskowanie to 80% kosztów. Czy mam pytanie, czy taki wniosek był składany, jeszcze rozważano to pan. Są jeszcze interpelacje? W takim razie przechodzimy do punktu 5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
zgodzony autopoprawką zarządzenia 49/15/27 listopada i zarządzenia 55/15/18 grudnia. Takie autopoprawki były omówione na posiedzeniach komisji, a ostatecznie sesja uchwały w sprawie zmiany regulaminu finansowego brzmi następująco. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, 228, 236 ustawy z dnia 27 stycznia 2019 roku o komisji publicznej 2013 roku z 885 zmianami Rada Gminy Wielkiej uchwała zainicjuje. Paragraf pierwszy przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącej załącznik gminy wielkiej uchwały. Paragraf 2 upoważnia się Rada Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu ogólnego, które realizacja roku przechodzą i latach następnych wypowiedzenia do zapewnienia możliwości działania jednostki i z którym wynikają zapadłości wykraczają obrazu. Paragraf 3 wykonanie uchwały podobności wykonanym, paragraf 4 z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwalona na 13/14 dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wyraźnych zmian. Paragraf 5 uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Odczytam również uchwałę w składu orzekającego Izby Obrachunkowej z 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej do gminy Wielki na podstawie artykułu 13.12 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku finansach technicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach przewodnicząca Mieszka Pękała, członkowie Grażynowa Kartka Białorusku o postanowieniu. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez gminę Wielki. W tej gminie Wielki przedłożył Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zgodnie z artykułem 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019. Skład orzekający o przeanalizowaniu przedłożonego dokumentu stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został podlegający przepisom ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały jest prawidłowo potwierdzający formalny rachunkowy sporządzony został wymaganym szczegółowości. Zawiera wszystkie niezbędne regulacje prawne określone przepisami artykułu 226. Ustawa o finansach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą podatkową sporządzona prawidłowy okres czasu wynikający z przepisów artykułu 227 ustawy o finansach publicznych. Przedstawionego dokumentu wynika, że projekt uchwały w sprawie zostaje został sporządzony w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów ustawy o finansach dotyczących uchwalania i urządzania budżetu w latach, na które zaciągnięcie planuje się zaciągnąć zapewnienie. Przedstawiona prognoza kwoty złoty jednostki samorządu terytorialnego na lata, na które sporządzono projekt uchwały OWPR, została sporządzona zgodnie z zasadami przeciwnika za artykułu 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Skład orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Opinia mniejsza powinna być opublikowana zgodnie z artykułem 246 ust. 2 w związku z artykułem 233 ustawy o finansach. Dziękuję. Przechodzimy do punktu D. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są pytania? Są pytania w opinii komisji stałej. Komisja Rewizyjna w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej wypracowała 3 osoby. Było za przyjęciem, jedna osoba się przechodzimy do punktu D dyskusji. Czy są pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do punktu D. Głosowanie nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 za, 2 przeciw, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016. Pierwsze zarządzenie dnia 15 z 15 grudnia 2015 roku, druga numer 56 zarządzenie na 15 dnia 18 grudnia 2015 roku. Obydwie autopoprawki omówione na posiedzeniach komisji, a jednolity tekst ostatecznej uchwały budżetowej na 2016 roku brzmi następująco. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 94 artykuł 212 ust. 2 artykułu 239 artykułu 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych prawa gminy uchwała następuje. W paragrafie pierwszym określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 8 159 561, z tego dochodu bieżące w kwocie 8 129 561 zł, dochody majątkowe w kwocie 30 000 zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1617 314, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15 140, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 151 000. W paragrafie 2 określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 8 059 561, z tego wydatku bieżące w kwocie
konkretnym zarządzeniem może przekroczyć kwotę 500 tysięcy. W paragrafie 10 wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki podzielone na sołectwa w łącznej kwocie 172 299 49 zgodnie z załącznikiem nr 7. W paragrafie 11 określa się maksymalną wysokość polędzin z jednorzędnika gminy w roku budżetowym w kwocie 500 tysięcy. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych gminy w roku budżetowym w kwocie 500 tysięcy. I poważnie się użyta w paragrafie 12. Poważnie się użyta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 zł. W paragrafie 13 upoważnia się gmina do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowych. W paragrafie 14 upoważnia się gmina do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. W paragrafie 15 wykonanie uchwały powierza się gminowi gminy. W paragrafie 16 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I do tego jeszcze opinia Regionalnej Izby. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2016 rok gminy Wyryki. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy dnia 7 października 2019 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Wyryki na 2016 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach przewodnicząca Agnieszka Pękała, członkowie Grażyna Wachowska, Piotr Krzysztof Wachowska, Nadia, pozytywnie zaopiniować przedłożony przez wójta gminy Wyryki projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Uzasadnienie. Wójt gminy Wyryki przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie zgodnie z artykułem 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. Skład orzekający po przeanalizowaniu przedłożonego dokumentu stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany w sposób odpowiadający przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok gminy Wyryki sprawidłowo pod względem formalnym rachunkowym sporządzony został w wymaganej szczegółowości, zawiera wszystkie niezbędne regulacje prawne określone przepisami artykułu 212 i 214 ustawy o finansach. Skład orzekający po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej na 2016 rok stwierdził, że w konstrukcji budżetu zastosowano wymogi określone przepisami artykułu 242 o finansach publicznych. Skład orzekający, oceniając projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonał analizy projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2019, stwierdzając, że projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został sporządzony zgodnie z brzmieniem przepisów artykułu 243 o finansach publicznych. Skład orzekający postanowił zwrócić uwagę na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2016 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W myśl artykułu 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w artykule 5, są zadaniami gospodarczymi, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą być one również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej stosownie do artykułu 2 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim. W ocenie składu orzekającego niektórych zadań wskazanych w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej nie spełniają tych warunków, to jest sołectwo Chorystyka, dofinansowanie zakupu dzwonu dla parafii w Chorystycie, sołectwo Wyryki, Adamo, zakup materiałów do utwardzenia miejsc do parkowania samochodów obok kablicy na terenie
wyryki, połów oraz sporządzenie dokumentacji projektowej pierwszego etapu chodnika odcinka od drogi wojewódzkiego przystanku w kierunku Głowacza. Sołectwo wyryki połów, twardzenie placu jako parking obok kaplicy wyryka, sołectwo Adampol, wykonanie dokumentacji na rozbudowę chodnika w miejscowości Adampol przy drodze powiatowej. Katalog spraw będących zadaniami własnymi gminy określa artykuł 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Wśród tych zadań nie znajdują się sprawy z zakresu dróg powiatowych ani dróg wojewódzkich. Zadania takie mogłyby być realizowane przez gminę w drodze udzielonej powiatowi bądź samorządowi województwa pomocy finansowej bądź rzeczowej, albo realizowane w drodze porozumień z tymi jednostkami. Ale z uwagi na to, że nie są to zadania własne, gminy nie mogą być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W katalogu zadań własnych gminy nie znajduje również uzasadnienia poniesienia wydatku na dofinansowanie zakupu dzwonów dla parafii. Również z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych związków wyznaniowych nie wynika, aby z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogłyby być ponoszone wydatki na rzecz tych związków. Przeciwnicze zaplanowane w sołectwach wyryki Adampol oraz wyryki połów polegające na utwardzenie placu obok kaplicy wyryka do parkowania samochodów również nie mogą zostać zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, bowiem jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej, grunt, na którym planowane jest to zadanie, nie jest własnością gminy Wyryki, lecz stanowi własność wspólnoty wiejskiej nieposiadającej zarządu. Co prawda sprawa z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego stanowią zadania własne gminy, o których mowa w artykule 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, to jednak w myśl ustawy o finansach publicznych środki publiczne, a takimi są środki wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, mogą być przeznaczone na wydatki publiczne oraz rozchody publiczne, ale realizacja zadania na gruncie prywatnym nie jest takim wydatkiem. Skład orzekający wskazuje, że w myśl przepisów artykułu 5 ust. 11 ustawy o Funduszu Sołeckim, uchwalając budżet, Rada Gminy odrzuca wniosek sołectwa w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w artykule 2 ust. 6 lub 7. Mimo wskazanej uwagi skład orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Proszę o opinię Komisja Rewizyjna w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wyryki na 2016 rok. Dwie osoby było za przyjęciem uchwały, dwie wstrzymały. Komisja Ustawy i Burmistrza chciałabym pozytywnie opinię uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wyryki na 2016 rok. Komisja Budżetu Finansów Sołectwa również pozytywnie opinię uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Chciałem bezpieczeństwo publiczne i ochrona. Zgłaszałem to wcześniej na komisji o finansowaniu na Komendę Wojewódzką Policji. Zostało pominięte dofinansowanie dla oddziału Straży Granicznej. Zawsze to dofinansowanie było przyznawane, jest to symbolika, nie jest to kwota osiągająca. No tutaj wyjaśnialiśmy sobie, dlaczego został oddział pominięty. I zgłaszam autopoprawkę do projektu, aby mimo wszystko uwzględnić dofinansowanie i jeśli dla policji jest ta kwota symboliczna, to również niech będzie to też dla Straży Granicznej. Znajdujemy się w strefie nadgranicznej, tak samo działa straż, jak i policja, nie powinna się pomijać jednej instytucji przy drugiej. Także to jest mój formalny wniosek o zgłoszenie do poprawki do projektu. A przeniesienie kwoty z rezerwy ogólnej właśnie na to finansowanie. No to ja jeszcze może tak chciałbym Radę poinformować o wnioskach, które wpłynęły na
etapie tworzenia budżetu i tych, które oczywiście nie zostały przeze mnie uwzględnione w budżecie. Są to trzy wnioski. Pierwszy to Związek Nauczycielstwa Polskiego, który to związek wnioskuje o zapewnienie środków w budżecie roku 2016 z przeznaczeniem na podwyżkę płac pracowników administracji, obsługi i podwyżki jednostek oświatowych. Ten wniosek nie został uwzględniony z uwagi na fakt, że jeśli planujemy podwyżki, to dla ogółu pracowników, oczywiście z pominięciem nauczycieli, bo oni są zawsze objęci kartą nauczyciela i są sytuacje, kiedy pozostali pracownicy samorządu nie mają podwyżek, a zgodnie z rozporządzeniem takie podwyżki muszą otrzymywać nauczyciele. Więc ten wniosek o jakoby uwzględnienie w tym roku tylko pracowników administracji i obsługi w oświacie nie został ze mnie zaakceptowany z tych powodów, o których mówiłem. Drugi to był właśnie wniosek złożony przez komendanta placówki Straży Granicznej we Włodawie, który to komendant zwrócił się z prośbą o przekazanie dofinansowania kwoty 1000 zł. Tutaj co roku rzeczywiście mieliśmy od kilku lat są tradycje przekazywania takiej kwoty pieniędzy, tego symbolicznego wspierania Straży Granicznej. Natomiast to, tak jak mówiłem tutaj na komisjach, pojawiły się pewne okoliczności świadczące o tym, że ta chęć współpracy, czy ta dobra współpraca no, nie jest dwukierunkowa, bo mówię tutaj o przypadkach takich, że kiedy jesteśmy na etapie układania budżetu, to Straż Graniczna zawsze z taką prośbą się zwraca. Natomiast okazało się, że w przypadku, kiedy Straż Graniczna przekazuje nieodpłatnie samorządom auta z demobilu, to już my jako samorząd nie jesteśmy o takim fakcie informowani, co no, skłoniło do takiej rozważania, czy to nie powinno być tak, że jeśli układamy sobie dobre relacje, to dwustronnie. Dlatego też tutaj też no, zdecydowałem, żeby jednak tego wniosku nie uwzględnić w projekcie budżetu. No ale dzisiaj przedmiotem poprawki tutaj zgłoszonej przez pana radnego. I trzeci wniosek pana radnego Mirosława Tytorbicza, pan radny tutaj za mnie wnioskował o przygotowanie szeregu dokumentacji projektowych dotyczących drogi i chodnika. Chodziło tutaj o drogę w miejscowości Wielki Adampol. Chodnik ten przy drodze wojewódzkiej też w miejscowości Wielki Adampol, jak również o parking w Lubieniu przy Stępnym Barze. Proszę Państwa, to co kiedyś już tłumaczyłem, nie przygotowujemy dokumentacji na zaś. Tutaj jest kolejny przykład z tym projektem, który teraz przygotowujemy. Na etapie przygotowania wniosku nie musimy ponosić kosztów pełnej dokumentacji. W przypadku teraz przygotowanego wniosku wystarczy program funkcjonalno-użytkowy. Więc tutaj przygotowanie dokumentacji, która ma stać i czekać, znaczy wyjaśnijmy sobie jedno, nie mamy nadal takiej sytuacji budżetowej, żebyśmy mogli z wielkim rozmachem realizować inne inwestycje sami, z własnych środków.
Nadal głównym takim napędem realizacji inwestycji są środki zewnętrzne, wnioski ze zewnętrznych. I teraz przygotowanie szeregu dokumentacji, która miała stać i czekać na ewentualne nabory, no tak jak kiedyś tłumaczyłem, mija się z celem, ponieważ nie znamy, jakie będą kryteria w poszczególnych naborach. I tutaj przygotowanie tej dokumentacji również no, nie zawsze może się pokryć z kryteriami w konkretnym naborze. Tutaj też taka stwierdzenie, że w odniesieniu do parkingu w Lubieniu, że przy wsparciu starostwa powiatowego we Poznaniu i w miarę możliwości parafii taki parking uda się wybudować w roku 2016. No proszę Państwa, dopóki nie mamy formalnego porozumienia ze starostwem, to trudno jest z taką dużą dozą pewności sugerować, że to tak się uda zrealizować. No, ja tutaj nie sugeruję złej woli ze strony starostwa, ale no, jak każda jednostka samorządowa mają określony budżet i no, nie są pewnie tak wielki, żeby na każdym etapie być gotowym do realizacji zadania z tego zakresu, jaki zaproponuje gmina. To są te trzy wnioski, które w budżecie gminy nie zostały ujęte. Chciałem o tym Państwa poinformować, że właśnie te wnioski nie były przeze mnie uwzględnione w projekcie budżetu na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Chciałbym uzasadnić do słów Pana Wójta odnośnie przekazywania sprzętu przez Straż Graniczną i porównywania współpracy Komisariatu Policji w Obłodawie czy Straży Granicznej. Wytłumaczyłem, że znaczącą różnicą między tutaj powiatowym Komisariatem Policji a Strażą Graniczną jest to, że Policja jest administracją zespoloną. Straż Graniczna jest administracją niezespoloną w terenie. I to, jakie decyzje podejmuje placówka, to jest bezpośredni sygnał z centrum, czyli można powiedzieć z Warszawy. To, co się dzieje tutaj na placówce, nikt nie ma na to wpływu, na to, jak te decyzje, jak ten sprzęt został przekazany i jak to będzie. Tutaj nikt nie ma na to wpływu. A jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu, sprzęt w pierwszej kolejności trafił do gmin, które są zagrożone bezpośrednio klęskami żywiołowymi, czyli położone przy rzece. I ten sprzęt, który został przekazywany, to w pierwszej kolejności został przekazany tylko i wyłącznie dla tych gmin. W następnej kolejności, jeśli dojdzie do takiego przekazywania sprzętu, na pewno nasza gmina powinięta nie zostanie, bo współpraca jak najbardziej do tej pory się no, bardzo dobrze utrzymuje. No i nie powinno się pomijać teraz przy dofinansowaniu policji, również straży granicznej w sytuacji, gdy fala uchodźców wzrasta, kiedy znajdujemy się w strefie nadgranicznej. Nie powinniśmy takich rzeczy robić. Moim zdaniem to jest no, nierozsądne. Jest to kwota symboliczna, 1000 zł. Ta straż graniczna się zwraca no, zawsze gdzieś tam pod koniec roku o to, żeby tą kwotę przelać. To nie jest jakieś obciążenie dla gminy, to jest gest na dobrą współpracę. No, ta współpraca jest jak najbardziej dobra. Także to moje uzasadnienie, że tutaj słów Pana mówi. Proszę. Już nie chodzi o kwestię, że myśmy nie otrzymali samochodu. Chodzi o kwestię informacyjną, że wiadomo, kiedy trzeba się zwrócić z prośbą o wsparcie finansowe. Wtedy się to robi właściwie i regularnie. Natomiast jeśli chodzi o przekazanie samych informacji o możliwości starania się o uzyskanie informacji nie ma.
to jest na takiej sprawie, że rozpatruje się przez pół tydzień, które złożą wniosek o taki biało. Tylko, że jak złożyć wniosek, nie jest informowany takiej możliwości, ze strony instytucji, która regularnie sama wnioskuje o... Tak, jak najbardziej. Trzeba złożyć wniosek, tylko że tych gmin położonych bezpośrednio przy rzece, narażonych choćby na pomoc, jest bardzo dużo, tego sprzętu jest niewiele. Dlatego w pierwszej kolejności zawsze rozpatrywane są przekazywanie sprzętu na tych gmin bezpośrednio narażonych. I chodziło o to, że te gminy dostały informacje, dla których ten sprzęt miałby zostać przekazany. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że te gminy już wszystkie otrzymają sprzęt, jaki został przekazany z oddziału Straży Granicznej, na pewno oddział da informacje dla naszej gminy i na pewno, jeśli będzie taka możliwość, gmina taki sprzęt otrzyma. Zaplanowanych wydatków. Mam nadzieję, że on wykorzystuje wszystkie wnioski na drogi gminne. No, mam też nadzieję, że już po trzecim podejściem dostaniemy taką właściwie przygotowaną i przejrzystą do prawną uchwałę dotyczącą wynagrodzenia nauczyciela, aby ten temat też już w końcu zakończyć. Natomiast wracając do budżetu, mamy po raz kolejny w budżecie znaczącą kwotę, to jest 60 tysięcy złotych na wirtualne powiaty. W ogóle w przestrzeni kilku lat wydaliśmy jako gmina 300 tysięcy mniej więcej na ten projekt. Został on zakończony i rozliczony, natomiast w czasie funkcjonuje. Samego projektu w gminie nie umie, on jest bardzo potrzebny mieszkańcom, natomiast osobiście uważam, że najwyższy czas tam on zaczął funkcjonować. Te środki w ogóle, które przeznaczamy co roku, są trochę rażąco wysokie do naszych możliwości. To też mówię, sam projekt jest takim bardziej duży. Najwyższa pora, żeby mieszkańcy mogli korzystać z niego. Teraz jeśli chodzi o fundusz sołecki, tak, w czterech sołeckach zostało pomniejszone o kwotę, które nie spełniały ustawowych wymogów. Pani Wójtowa ogólnie odnosiła się do tego w tym momencie jako rada stosować. Nie ma możliwości wykonywania zmian, co Państwa mówiła dzisiaj wczoraj na komisji, że jeszcze próbowała rozmawiać, ale jednak jest za późno na takie rzeczy. Natomiast osobiście uważam, że wójt mnie informował, tak i nas, pracą po złożeniu wniosków przez sołectwa, że ma możliwości. Miał prawo w ciągu 7 dni informować sołtysów o tym, że wnioski zawierają wady, które dały szansę dla sołectw na podjęcie uchwały zmieniającej wszędzie mogliby środków na inne cele. Sołectwo musiałby w ciągu 7 dni taką uchwałę podjąć i wtedy te środki zostałyby w sołectwach. Tak już po prostu będą to w kwestii sołectw w odpowiednich terminach. To jest pewnie ustawa o funduszu sołeckim, też sołectwa na pewno się tego co by mówił, akurat nie mam wpływu w tym momencie na fundusz sołecki już, ale sołectwa mogą wspólnie realizować przedsięwzięcia, nie muszą absolutnie nawet zawierać żadnych porozumień i nawet nie muszą ze sobą sąsiadować, tak przewiduje obecnie obowiązująca ustawa o funduszu sołeckim. Wasza tylko spełniało te wnioski ogólne obowiązujące. No, też mi się nie podoba ta sytuacja odnośnie pracowników niepedagogicznych, którzy pomocy w przedszkolach również tylko dotyczy. Mają wynagrodzenie za pracę ustalone na przykład na poziomie podstawowym, na poziomie 1575 złotych sucharka w kaplanosach, 1583 sprzątaczki w wyrywach, 1673 pomocy w przedszkolach. Wyrównuje się wynagrodzenie w budżecie do poziomu optymalnego podczas zawodów stażowych. No jest to Rada Tamara teraz już zwracała się na to wielokrotnie uwagę. Na pewno jest to zgodne z prawem, ale mają ocenę, że to są niebezpieczne.
nie są jakieś, nie jest jakaś ogromna kwota w całym budżetu, abyśmy to zarabiali tą podstawę na poziomie minimalnego wynagrodzenia chociażby, tak? Plus ten dodatek do wysługi, który jest jakąś tam mobilizacją, do drugą pracę. Też troszkę nie jest to, mimo wszystko wysoka kwota przewidziana na ulicy Pisko w Wyrykach. W dwóch paragrafach 4000 i 6000 zł. Ostatnia rzecz, taka dość istotna moim zdaniem, budżet zakłada obniżenie wydatków na sport, aż o 30% względem tego, co było w latach ubiegłych. Chcę powiedzieć, że są na pewno trzy drużyny piłkarskie w naszej gminie. Są to seniorzy Agrosu Suchawa, juniorzy Agrosu i na pewno działający klub Oligoweryki. No, mówię, że ten ostatni klub nie funkcjonuje, natomiast no, działa ma się dobrze. Wszystkie trzy drużyny w tym momencie prowadzi pan Robert Wójcik. Upewniałem się u niego wczoraj, że tak to wygląda, na pewno nie mógł się przyjechać, mówię, przy okazji jakiejś sesji, może w marcu, chętnie przyjdzie i opowie, jak to funkcjonuje. No wiem, że wszyscy kluby w tej chwili funkcjonują prawidłowo, jakby były jakieś tam złe sygnały, tam to nocy nie mówi. Natomiast no, szczególnie ci młodzi chłopcy bardzo się angażują, to mam sąsiadów, którzy też jeżdżą, grają w Olimpii. Tak jak tutaj jest pan Sotek Staszewski, który ma trzech synów w klubie, także myślę, że zdecydowana większość klubu nawet seniorów w tym momencie, bo są osoby z Wyryk. Natomiast te środki na ten związek Krzywki Noże no, są koniecznością po to, aby te kluby mogły funkcjonować i mogły uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. To sobie nie bardzo miałoby sens istnienie. I dlatego też składam wniosek o przerzucenie zapisów w rozdziale 92-65 w paragrafie 23-60, czyli dotacji do kwoty 33 tysięcy złotych, czyli taki jaka była w latach poprzednich. Natomiast jeżeli chodzi o źródło, to jest to, które się pojawiło w naszym funduszu sołeckiego, czyli albo zadebał, no i ewentualnie przyjęcie środków z przewidzianych na wysypisko śmieci w Wyrykach, albo już nie jak pani stałem, tego znowu, albo w całości zadebał. Tak, tak. Ja bym powiedział, mówię tak. Tu kolega Bernard parę miesięcy wstecz informował tu na sesji, że jest możliwość pozyskania sprzętu. Tak, tylko że pan nie czerpał tą możliwość i być może, że do tego doszło, że ktoś był pierwszy i tak się skończyło, jak się skończyło. Ale taka była informacja 5-6 miesięcy wstecz, także pamiętam, tak było. Następna rzecz, parking w Lubieniu. Mieliśmy szansę, żeby miał parking w Lubieniu. Mieliśmy szansę, był za przyszły miesiąc. Był to prawda proboszcz. I pan pański pracownik, tu kolega jeszcze był Kazik, na początku rozmowy z księdzem. Okazało się, że z 200 tysięcy tego załączników zostało tylko parę tysięcy. Ksiądz rezygnował z naszej współpracy. Dziękuję. Proszę panie radny, ja zwrócę się potem do pana przewodnicząca, ale głupstwa, jak pan odpowiada, to naprawdę nie ma go zostać bez komentarza, bo budowa chodnika parafii w Lubieniu była proponowana kilkukrotnie od samego roku 2014. Proszę poczytać zasady, albo co jest złe, co się mówi na temat środków zewnętrznych w Unii. Na każdą miejscowość był limit 500 tysięcy. W Lubieniu pierwszym zadaniem priorytetowym, które realizowaliśmy, była Świętokrzyska Wiejska. Drugie była propozycja dla parafii. Wtedy nie było zainteresowania ze strony parafii w Lubieniu, a z prośbą o, czy z wnioskiem, bo to nie do nas, a do Urzędu Marszałkowskiego, wystąpiła parafia prawosławna w Polsce. Wykonując ogrodzenie cmentarza prawosławnego w Lubieniu. I dopiero kiedy rzeczywiście większość środków została wykorzystana, to pojawiła się inicjatywa, że może jednak wróćmy do tematu chodnika.
wtedy, kiedy był powrót, to już rzeczywiście kwota była w większości wykorzystana. To w jednym punkcie. W drugim, dobrze pan pamięta, panie radny, drugi pan radny poinformował mnie, że można ubiegać się o takie auto. Więc niezwłocznie wykonałem telefon w tej sprawie i dowiedziałem się, że można było 2 miesiące wcześniej. Więc to jest ta sytuacja właśnie, o której mówię, że... To mówię, jak to było rozstrzygane, że najpierw te gminy były, które były bezpośrednio... Nie, ale tutaj jeśli mi się zarzuca, że to jest moja wina, no to wyjaśnijmy to jasno i wyraźnie. Owszem, można było 2 miesiące wcześniej i to jest właśnie ta sytuacja, o której mówię, że prośbę o pieniążki z naszej strony zawsze się przesyła w terminie i właściwie z dochowaniem procedur. W drugą stronę to tak nie funkcjonowało. A czy chodziło też o to, że to było 2 miesiące wcześniej przekazane, ale ciągle jest przekazywane. Czyli taka prośba, jeśli płynie, jest ciągle do rozpatrzenia. Jeśli jest taka możliwość, to na pewno taki sprzęt zostanie przekazany. No tak to wygląda. Ja byłem informowany inaczej, że jest to podpisany zakres sprzętu do przekazania i deklaruje się prośbą przyjęcie konkretnego sprzętu. Ale to już... Natomiast wracając do słów pana radnego dotyczącego budżetu. Budżet mało ambitny. No, proszę państwa, ciekawe określenie. Nie wiem, co radny rozumie przez ambitny budżet, bo proszę państwa, wszystkim łatwiej w budżecie wymyśleć nowe zadanie. Tu ambicje rosną szybko i łatwo. Natomiast może popracujmy nad ambitnymi dochodami w budżecie, bo to, o czym powtarzam, to jest problem zawsze z kwestią dochodów. Jeśli chodzi o same ożywienie, tak jak mówiłem na początku, wszystkie działania w roku są zawsze przez nas praktycznie obstawiane, że tak powiem, wnioskami. Te, które są zapotrzebowania, i na pewno tak będzie i w tym momencie. Więc określenie budżetu jako mało ambitny uważam za wysoce krzywdzące. Wirtualne powiaty, proszę państwa, rzeczywiście wydatki są dość znaczne, ale technologia tyle kosztuje. Nie jesteśmy tutaj sami w tej sytuacji. Identyczne sytuacje są wszystkie gminy z 3 powiatów: Włodarski, Łęczyński i Świdnicki. Realizujemy ten projekt wspólnie. Trwa to długo, natomiast i jest to kosztochłonne, ale zauważcie państwo, że jednak prace postępują, finał się zbliża tutaj ze strony, znaczy trzeba ewentualnie zaprosić przedstawicieli zarządu spółki obecnie tym zarządzającej, ale zmierzamy do finału, a jednak my powinniśmy się cieszyć w ogóle, że to inni się nie rozmyślili. Bo gmina Włodawa, gmina, nie wiem, okolica Łęcznej mogłyby się rozmyśleć, bo oni mają alternatywę. Tam pojawiają się przedsiębiorcy, którzy chcą kontrolować na przykład światło morze. Przy naszym gęstości zaludnienia, jeśli nie sygnał radiowy z tego programu,
to zostaniemy czarną plamą, jeśli chodzi o szybki internet. Bo owszem, mówi się, że już w większości miejscowości jakiś tam internet można złapać, ale no, wymogi użytkowników rosną i łącze internetowe rwące się co sekundę, może nie co sekundę, ale często nie spełnia wymogów. Więc rzeczywiście nie jest to tanie, ale jest to jedyny sposób, żebyśmy tutaj tą dziurę związaną z dostępem do internetu zapewnili. Proszę Państwa, absolutną nieprawdą jest, jakobym miał prawo interweniować co do wniosku. Wysyłać pismo, że droga Rada Sołecka, nie podoba mi się was zapis w waszym wniosku. Ustawa o Funduszu Sołeckim jasno precyzuje, że zadaniem wójta jest analizowanie wniosków pod względem formalnym, kompletności, czy była odpowiednia liczba mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim, czy wniosek jest właściwie opisany. Natomiast co do zadań, jedynym organem upoważnionym do oceny tych zadań i usunięcia ewentualnych zadań jest właśnie Rada Gminy. Więc tutaj absolutnie nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że gdybym, tylko co ja miałem napisać, że wiecie co, ja nie mam prawa się wtrącać, ale się jednak wtrącę i pan szanowna Rada Sołecka napisze, że mi się te zadania nie podobają. No, nie bardzo widzę, jak by to miało wyglądać. Trzymajmy się jednak litery prawa. Zresztą ja co roku deklarowałem chęć uczestnictwa w spotkaniach, które określamy Fundusz Sołecki, czy osobiście, czy delegowaniem pracownika. I w tym roku też tą wolę podtrzymywałem, ale no, wiecie Państwo, ja nie jestem strażak. No, jeśli ktoś do mnie dzwoni i mówi, panie wojcie, za godzinę się rozpoczyna spotkanie, jakby pan mógł, to niech pan przyjedzie, no to trochę nie w tym trybie. No, gdybyśmy wcześniej ustalali terminy, to na pewno czy ja, czy też pracowników by w takich zebraniach chętnie uczestniczył. Więc no tutaj Fundusz Sołecki, jeśli chodzi o te zadania, nie mogę się absolutnie zgodzić, jakobym swoim jakimś niedopatrzeniem czy złą wolą doprowadził do tego, że zadania zostały zdjęte. Powtarzam jeszcze raz, na etapie, który należy do urzędu, weryfikacja dotyczy jedynie kwestii formalnych. Podwyżki pracowników niepedagogicznych. Proszę Państwa, ja nie chcę tutaj czarować rzeczywistości i mówić, że pracownicy niepedagogiczni zarabiają w placówkach dużo, ale nie patrzmy na te kwestie wyrywkowe, bo pracownicy innych jednostek też nie zarabiają, nie są w jakiejś o wiele luksusowej sytuacji. Jesteśmy samorządem o takim budżecie, jakim jesteśmy i to znajduje między innymi odzwierciedlenie, jeśli chodzi o wysokości wynagrodzeń.
Następna. Wysypisko w Belgach i zaprezentowanie skąd w redakcji. Proszę Państwa, przez wiele lat na terenie miejscowości Wyryki funkcjonowało gminne wysypisko, które zostało zamknięte. Wysypisko zamknięte dla samorządu, problem czy obowiązek nie kończy się w momencie, kiedy się wysypisko zasypie, zamknie, zasypie się śmieci i posadzi się las. Dlatego, że na gminie ciąży obowiązek wykonywania regularnych badań w pilometrach, czyli urządzeniach, które służą do czerpania odsiąków z tego wysypiska, do sprawdzania, czy nie następuje stworzenie terenu wynikłe z składowania w tym miejscu śmieci. I te koszty będą nas jeszcze obciążać przez długie lata. Więc chcę, żebyście Państwo mieli tą jasność, że to nie jest tak, że zasypali w zasadzie las i koniec wysypiska i nie ma. Zresztą tam z opisu można się doczytać, jeśli chodzi o kwestie, na to są te środki wydatkowane. Wydatki na sport. Proszę Państwa, to co mówiłem wczoraj na komisjach. Ktoś powie, że mamy małe wydatki na sport. A ja powiem, że mamy bardzo duże wydatki na sport. Dlatego, że nie patrzmy na kwotę, a przeliczmy to, jaki procent ogółu budżetu stanowią wydatki na sport. I patrząc z tej perspektywy, to nie liczyłem tego tak konkretnie, ale jestem przekonany, że nawet nie wiem, z miastem Wodałom możemy konkurować. Przy tak niewielkim budżecie wykładamy takie środki na kulturę fizyczną. Druga sprawa, że istnieje Olimpia. Proszę Państwa, Olimpia została założona jako uczniowski klub sportowy przy zespole szkół w Wyrykach. Prowadził to wlepista z Wyryk i to od niego otrzymałem informację, że zaprzestaje prowadzenia uczniowskiego klubu sportowego Olimpia w Wyrykach. Więc de facto nie wiem skąd teraz ktoś inny twierdzi, że ten klub uczniowski prowadzi. Bo pod takim nazwą było zarejestrowane. Proszę Państwa, no jeśli chodzi o kwoty, to tutaj proponowane podniesienie tej kwoty, no po raz kolejny bardzo łatwo i bardzo wygodnie przychodzi Państwu rozdysponowanie. Tutaj 1000, tu 10, tu 15. Proszę Państwa, skąd te dochody mnożyć? Ja wiem, że teraz dopatrzyliśmy się wygodnego źródła rezerwy budżetowej. No. Natomiast druga strona, to do tego, czy można, czy nie można, to jest jedna rzecz, ale teraz tak, nawet jeśli można, to jaka wychodzi układ danka. Sołectwa złożyły niewłaściwy wniosek, pieniążki trafiły do rezerwy budżetowej, więc podzielmy je dla tych, dla tamtych. Tylko co z tego będą miały te sołectwa, które złożyły niewłaściwy wniosek? No nie wiem. Dlatego proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie środków na sport, ja bym naprawdę tutaj podał pod rozwagę to,
Jakie środki przez tutaj piszemy, jakie zwiększamy, bo to dochodzi do sytuacji takiej, że był uczniowski klub sportowy formalnie zarejestrowany, ktoś formalnie zgłosił, że on przestaje istnieć, więc środki zostały zdjęte. Teraz ktoś mówi, dobrze, ale ja działam pod nazwą Olimpia i wróćcie mi środki, bo ja działam jako UK. No, nie uznałem to, UK jest tylko jako Olimpia. Proszę Państwa, poza tym tłumaczenie, że to tak musi być, że wszystkie pieniądze, czy większość pieniędzy zabiera Polski Związek Piłki Nożnej. Proszę Państwa, zadanie się ma nazywać szerzenie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wyryki, a nie wsparcie dla instytucji pod nazwą Polski Związek Piłki Nożnej. To nie jest to też zawsze tak, że klub, który funkcjonuje, musi być jedynie i oparty stricte na finansowaniu kwestii z urzędu gminy. Poza tym, gdyby nawet zwiększać środki, to proszę Państwa, sytuacją sportu to nie jest tak, że gmina Wyryki jest taka monotematyczna i wszyscy chcą grać w piłkę. Bo od jakiegoś czasu pojawiają się takie próby, czy takie co chwilę inicjatywy, że w związku z posiadaną zapleczem są chętni do zakładania kółka zapaśniczego. Przez jakiś czas ono nawet funkcjonowało. I jaka byłaby różnica? Ano między innymi taka, że każda złotówka przekazana dla kółka szłaby dla naszych mieszkańców, a nie dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc tutaj też to należy wziąć pod rozwagę. To tyle, jeśli chodzi o te zastrzeżenia co do projektu budżetu. Proszę Panie Radny. Ja mam wrócę dla Funduszu Sołeckiego. Wszyscy na tej sali są, to słyszeli na pewno nie raz, pan Pański głos na tej sali, że Pan jest wielkim przeciwnikiem funduszu. Zdarzyło się pokazać czterech sołec, żeby to wykorzystać. Ale jeśli chodzi o Pana radca prawny, bo tak zwykle po ludzku powiedzieć, Panie radco, Pan zobaczy, bo ci mieszkańcy nie są prawnikami. Żeby ktoś te wnioski przekazać i był czas na zmianę. A nie teraz robić szum. Po raz piąty, Panie Radny, że na etapie weryfikacji przez urząd podlegają one tylko weryfikacji kompletności. Co do zadań, to nie mamy prawa ingerować do zadań wpisywanych przez sołeckie województwa do wniosków o fundusz sołecki. To nie jest kompetencja organu gminy. Jedynym organem kompetentnym jest Rada Gminy w takiej sytuacji jak teraz, kiedy uwagę zwraca na to organ nadzoru. Więc co nie zmienia faktu, że byłem, jestem i będę przeciwnikiem Funduszu Sołeckiego. Z tego prostego względu, że pieniążki dzielimy, drobnimy z obiecywanych zwrotów 30%. W tej chwili będziemy otrzymywać 20% zwrot albo i mniejszy. Cały czas stoję na stanowisku, że Fundusz Sołeckiego to jest
to jest sposób taki, że jak wyłożymy 5 zł, to ktoś nam odda złotówkę, a ja wolę inwestować w takiej inwestycje, gdzie jak wyłożymy 10 zł, to ktoś nam odda 7 zł. To jest po prostu według mnie ekonomicznie uzasadnione. Zresztą, proszę Państwa, jaka jest skuteczność tego podziału środków widać? Kupujemy drobnice, rozdrabniamy się, robicie, zgłaszacie Państwo remonty dróg, robimy drobne, czystkowe remonty dróg za kwotę kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Jedyną szansą na rzeczywisty remont dróg dojazdowych do siebie jest to złożenie wniosku do PROF-u. Nie fundusz sołecki i nie zabawa po 5 tysięcy w ciągu roku. Proszę. Zrobienie parkingu pod kościołem w Rykach, tam to na zrobienie. Mieszkańcy chcą parkingu i mieli prawo na zebraniu wiejskim podjąć taką decyzję, ale pan to utrudni. Proszę pana, jeszcze raz, gdzie pan widzi moją rolę? Te pismo, które odczytała skarbnik, w podpisie nie widnieje ja, tylko widnieją przedstawiciele regionalnych zbaw rachunkowych. Zwykle po ludzku trzeba zadać radcy prawnego, że powiedzmy, przysłuchajmy dzwon, nie nadaje się do tego zdjęcie na ławkę na przykład u parku w Chorostynie. I by to mieszkańcy zrobili, a pan nie chciał, bo pan jest tak, jak pan mówił przed chwilą, jest pan wielkim przeciwnikiem. I tyle panu powiedzenia, dziękuję. Wszyscy słyszeli. Proszę Państwa, dobrze. Zamykamy może dyskusję, bo niczego nie prowadzi. No, nie są jeszcze pytania, proszę. Ja mam wypowiedzenie, to nie było. No to co? Może. Może tu informuję pana wójta i radnych o przyjemnej rzeczy, bardzo przyjemnej rzeczy. Bo na Gale Mistrzów Sportu, organizowanej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krajnie, taki młody zawodnik, Kacper Staszewski, czyli ojciec z boku siedzi naprzeciwko mnie, zajął drugie miejsce w Nadziejach. To dokładnie nie wiem, jak to się nazywa. Nadzieja seniorów klasy okręgowej, wsiąkającej piłki nożnej na Radę. Seniorów, bo on jest junior, ja to nadzieję seniorów na raty. Na drugie miejsce, no to myślę, że to jest zaszczyt i należałoby ten diament szlifować. Niezależnie od tego jednego, należałoby jeszcze wyławiać następne talenty. Ale jak to się będzie odbywać, skoro blisko do piłki nożnej zostało przez wójta zdewastowane. I tak jest. Boisko w szkole podstawowej nie spełnia wymogów do gry w piłkę nożną. W budżecie gminy na Agro Suchawa, który gra ten młody zawodnik, Staszewski, zmniejszono środki. No i tłumaczenie, że to jakiś procentowy udział jest duży czy mały. Zapisano 18 tysięcy, jak dobrze pamiętam, jest to ciągiem, to też ale myślę, że dobrze pamiętam. A wykorzystanie z bieżącego roku za półrocze to 16 500. No to jeżeli na rok się bierze 16 500 wykorzystuje za pół roku, to na rok podwojamy stawkę. Teraz tłumaczenie, że to jest 5% czy 10% naszego budżetu, ile? Ci chłopcy i zarząd tego klubu za 2%, za 3% kupią pani Kielki, pani nie zajadą na mecz, bo oni muszą wyłożyć kwotę tak, ile ta piłka kosztuje. Tam już nikt nie będzie w sklepie pytał, czy jak będą kupowali paliwo do samochodu. I ile to jest procent gminy, to tyle, ile kosztuje tylko tyle lepsze. I wniosek pana Korbicza uważam, że słusznie i wystarczy. Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie. Panie radny, o, nie wiem o jakim demalowaniu boisk pan mówi z mojej strony.
bo przypomnę, że z ostatnich naborów zostało zmodernizowane boisko w Zakajkach i powstał kompleks wyrykać za szkołą. Rzeczywiście nie jest to boisko, jeśli chodzi o wyryki pełnoodmiarowe, ale jest to kompleks sportowy. Jeśli pan go nie widział, to zapraszam, proszę sobie iść obejrzeć i to dopiero krytykować. Powstały również siłownie zewnętrzne. Powstało boisko w Adapolu, więc nie wiem, gdzie niby dokonałem tej dewastacji boiska. Krótko, panie notariuszu. Zdewastował pan boisko za kaplicą w Wyrykach. Boisko? Pan zdewastował boisko do piłki nożnej. A boisko szkolne, jak obejrzanie do końca, dokładnie kilka razy, no nie spełnia standardów do gry piłki nożnej. Proszę pana, kto wysłał sprzęt, ciągniki do koszenia i jeszcze do tej pory będę z niej ściana przyleżał. Kierownik po obrzędzowisko po przyjeździe ciągniki, gdzie było błoto i ciągniki pojechały za pańskie polecenie. Proszę państwa, przestańcie opowiadać bajki, gdzie są mieszkańcy. Kto kiedy ostatnio przed koszeniem były rozgrywki na tym boisku? Proszę państwa, tam nawet zawodów strażackich OSP już od kilku lat nie chciało organizować, bo ono się nie nadawało nawet do rozgrywek zawodów strażackich, nie mówiąc o meczu piłkarskim. Więc nie czarujcie rzeczywistości. Infrastruktury sportowej przybyło i to takiej, z której można korzystać, a nie takiej, która jest, bo jest i nie jest użytkowana. Więc... Za wójta Leśniewskiego tu siedzi pan, bo on nie rozgrywał mecze, jakoś można było, tylko za pana nie może iść zrobić, bo tam pan bardzo zrobił. Zahaszczył, o! Panie radny, na pana spiczysty język to już pan pozwoli, że nie będę reagował. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nie czarujcie rzeczywistości. Obiektów sportowych na terenie gminy przybyło, a nie ubyło. Proszę bardzo. Chciałem jeszcze tam odnośnie swoich wniosków do budżetu. Nie upieram się absolutnie, czy nie chciałem tylko zasygnalizować potrzeby, jakie mieszkańcy zgłaszają. Zachęcam do porozumienia ze starostem, mogę zacząć ze starostą otwarte na współpracę odnośnie parkingu przy kościele. Słyszeliśmy strona kościelna również, jeśli gdzieś trzeba pójść, to chętnie pójdę. No tak samo i do tego klubu jeszcze wrócę. Nie są mi potrzebne procenty, tylko konkretne kwoty na to, żeby mogli funkcjonować. Nie wnikam technologii, no z tego co wiem, bo dlatego nie prowadzi tego klubu fizycznie, natomiast tutaj samo przecież prowadzenie drużyny przekazał komunalnemu, no to formalnie istnieje na pewno, ponieważ przeglądając regionalną trasę, gdzie on tam tabelę, czy skoro jest już niewiarze sklasyfikowane, to musi istnieć, natomiast nie wiem, jakie to były relacje czy informacji. Zachwycony w ogóle, że jest w naszej gminie tak mało, jest takie boisko na takim poziomie i tak utrzymywane. Jest utrzymywane, na czarny dobrym stanie, jest wygłoszone, jest utrzymywane. No bo co, to dbają. Też z tego co wiem środków na zewnątrz. No szukają go, szukają do tej drogacji. Nie mówię tutaj, że musimy jakieś rządzie dodawać, wystarczy chodzić po to, żeby środki się stało na takim miejscu. Może nie można z rezerwą mówić, tak? Jeszcze od tam odpukamy. Tam dużo funkcjonowało. O, już widzę, co oni mają. Jeszcze od razu skalę sprawy. No to przednę. A rozumiem, że tak, to ja słyszałem, że mamy słuchać, ale bardzo dużo pozostawać się kolejnych. Więc ja bym zaraz. No tak, gdzie? No tak. Bo słuchaj. No to 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 tak. Bo słuch
Już teraz tak jeszcze przed Państwa decyzją przypomnę, że jakiś czas temu było spotkanie, na którym była mowa, że budżet będziemy dopinać, racjonalizować wydatki. Wtedy była ogólna tak jak gdyby zgoda ze strony radnych, że wydatki ponosimy w takiej wysokości, na jakie nas stać. Minął krótki czas i widzę, że wraca tradycja w drugą stronę, że zastaw się, postaw się. Nieważne skąd wziąć, ważne, żeby wydać. Więc jeszcze raz apeluję, żebyśmy mieli tutaj pod rozwagę brali to. Zgłaszając tą poprawkę, chciałbym tutaj zmienić dział po konsultacji z panem radcą prawdy, a mianowicie o przesunięcie środków z zadania 9295 pozostała działalność braku materiałów i wyposażenia właśnie na to dofinansowanie, które prosiłem na wsparcie. Panie radny, wesprzyjmy tę straż graniczną. No panie radny, no tak, oddajmy ostatnią ryzę papieru wydatki. Ostatnią ryzę papieru albo zamknijmy jarmark, bo wspieramy instytucje zewnętrzne. Każda gmina wspiera, nikt nie wyróżnia. Jeśli wspierajmy jedno, to nie róbmy też zamieszania, żeby się wesprzeć drugiej. Znajdujemy się w strefie nadgranicznej, jest zadanie czas, a nie inne, więc to jest i tak, można powiedzieć, kwota symboliczna. Żadnych obciążeń tutaj nie widzę ze strony gminy. Dziękuję. To jest za wnioskiem pana radnego Głośnika. Dzisiaj budżet, uchwalajcie Państwo, bo zmienić tego nie można. Chyba, że...
panowie macie jakiś pomysł na przerwę? Właśnie zimną przerwę.